No i zaczęło się. W końcu budowanie, jakieś teoretyczne pierdoły. Wykop już zrobiony, stal kupiona, niecała, na fundamenty, na słupy, na dodatkowy wieniec wkoło fundamentów, który niestety będę musiał zrobić. Niestety. Projektant sobie zażyczył, także nie będę się z nim kłócił, nie znam się na tym. Nie chcę potem żałować i pluć sobie w brodę, że szkoda mi było wydać trochę więcej pieniędzy, a teraz miałem chałupa pęka. On jest specjalistą i trzeba mu zaufać. Wielka dziura na wielki dom. Geodeci w środku nabili ławy drutowe. Była to tylko jedna wizyta. Pierwszy wykop sam sobie wyznaczyłem. Choć nie ukrywam, było trochę stresu, ponieważ nie mam żadnego kąta w narożnikach. Dom musi być równolegle do drogi, a już od płotu do sąsiada odjeżdża 4 metry w tym narożniku, w tamtym już 5,5 metra. Więc jak wyznaczyłem z grubsza budynek, to powiem, że nigdzie przekątnych nie miałem. Po pół metra mi się różniły, no ale też mierzone od płotu, który też z przypadku robiony, więc czego tu oczekiwać. Ale zmieściłem się, po 1,5 metra zapasu zrobiłem, więc jest ok. Hałdy piachu, ziemi, działka za mała. Tutaj taka rada, to akurat od koparkowego. Dobrze radził, żeby tu z przodu nie zawalać ziemią, piachem, żeby starać się to wszędzie do tyłu zrzucać, bo wszelakie dostawy materiału to przynajmniej będzie gdzie zrzucić, a tak mógłby być problem. Wykop wykopany z grubsza na metr. W tamtym narożniku jest najmniej około 70 cm. Tutaj właśnie ten metr, sam piach. Jakoś to będziemy kopać dalej. Wszelakie nasadzenia, kombinacje przy mniejszej działce, powiem, że mógłby być problem. Dlatego, no ale tak, czekać się nie chciało, chciało się już coś robić, a potem problem, gdzie to rzucić, żeby nie poniszczyć sobie już swoich upraw. Tu mamy zaplecze. Zaplecze robocze, warsztatowe, schowani za górką. Szóstki przytargałem sobie. To są następne na wieniec fundamentu. Tutaj mam pocięte, no teraz już mniej, ale całkowite 83 pręty na 1,20 m. Już 100 ramek przygotowanych. Dalej działam. Maszynka własnego wykonania na łożysku jakimś, które akurat pasowało do rurki i pręta, który gdzieś tam też znalazłem. Stół z palet zrobiony, roboczy, fajny, z półeczkami. No i działamy, tak. Ster na dom. Mam przygotowany temat. Pociąć te druty to był moment. Zrobiłem sobie przymiar, deska przykręcona, paleta ma 1,20 m, no w tym akurat przypadku było łatwe. Przymiar i z grubsza na długości palety ciąłem dużym bożkiem czy dużą szlifierką z dużą tarczą 230. Na tych 83 drutach to się specjalnie nie zmęczyła ta tarcza ani szlifierka. Oczywiście nie 83 pręty naraz, tylko tam po 20, po 15 sobie przykładałem. Ciąłem na tą długość, no oczywiście to tam gdzieś wyszło centymetr więcej czy centymetr mniej, nie ma to jakieś specjalne znaczenia. Ramki mają tutaj zapas teoretycznie 5 cm, aczkolwiek o, tak to wychodzi, tu dłużej, tu krócej. Także teraz to sobie tylko przykładem, myślę, żeby sprawdzić, no ta trochę dłuższa wyszła na 4 cięciach, to tam ostatnia może być trochę krótsza, dlatego sprawdzam, żeby wiedzieć, jaki zapas sobie zrobić. Tu sobie zaznaczyłem te 5 cm na zagięcie, aczkolwiek aż tak tego bardzo się nie trzymam właśnie ze względu na różną długość. No i gnę ramki 25 na 30. Fajnie to wyszło, z pręta
6-metrowego, jest 5 odcinków, także zero odpadu. Jakiegoś takiego głupiego tam typu 80 cm czy 40, z którego nic się potem nie zrobi. O, nie zawsze zagnę do końca. Nic to tam. Potem się to nadegnie rękoma. Jak to potrzeba. No i robimy. Można byłoby kupić ramki. Albo nawet całe zbrojenie. Gdzieś widziałem, że kręcą. Zamawia się. Nie wiem, ile to kosztuje. Pewnie coś kosztuje, no bo czyjaś praca, nawet jak maszynowo to robione. No, ten ktoś będzie chciał zarobić. Za darmo tego nie zrobi, czy za koszt druta. Później spróbuję policzyć, ile na tym zaoszczędzam. Na takim drucie. Cenę mam. Policzymy, potem zmierzymy czas, ile mi zajmuje, tam nie wiem, 10 minut, ile w 10 minut tych ramek zrobię. Przeliczymy to na godziny. O, ten trochę krótszy wyszedł, dlatego teraz o, niekoniecznie będę wystawiał poza te 5. Zrobimy krótszy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Jak mówiłem, maszynkę sam sobie zrobiłem. Trochę spawania na łożysku. Chociaż widziałem takie opcje z dużym łożyskiem, że bezpośrednio spawali. Tylko że ja łożysko to miałem akurat. Jakbym miał kupić takie duże, no to pewnie już by to trochę przewyższyło koszt kupienia giętarki. Takie fajne giętarki. Tam widziałem po 130 zł mam w koszy jeszcze na Allegro zaznaczone. W razie jakby ta mi się nie sprawowała, bo powiem, że to pierwszy raz ją używam teraz. Ale daję radę. Nawet dwa pręty naraz jest w stanie ciąć, giąć. Tutaj jedynie o, wyrabia mi się ten bolec. Nie wiem, czy się rozhartował w trakcie cięcia go, nacinania. O, tutaj całkiem długa wyszła, żeby zrobić ten rowek. Ale myślę, że starczy na tą moją budowę, na te parę prętów do pogięcia. Fakt, że nie najlepiej mi wyszła, bo ta rączka mogłaby być wyżej. Bo teraz to mi zahacza o te moje dystanse. Dystans na patencie. No tu odległość sobie zmierzyłem 30. Tutaj mam mieć 5 cm na zawiasie. W każdej chwili mogę to przekręcić, czy maszynkę, czy to, bo to tylko na wkrętach jest. Małe wkręty 25 trzymają się bez problemu. Karamba. No i się zagadałem i zrobiłem. Oh. Dobra, potem to poprawimy. Co ja tu zrobiłem? Zaraz zmierzymy. Co ja tu zrobiłem? 25. No tu 30, tu 30. No świetnie, dobra. Na razie to odłożymy. Zdarzało mi się pomyłka, ale nie aż tak. Zawsze można było to wyprościć. Dobra, jeszcze raz. Niestety podzielności uwagi nie mam. Obojętnie, czy to się zacznie z 30 czy 25 cm. Ważne, żeby robić na zmianę, nie? W zasadzie to robię właśnie naprzemiennie. Jak mi zostanie mój uchwyt, tak zaczynam. No, trochę niedogięta, to co można ręką się dogiąć. I będzie. Tak idziemy z tematem. Wyćwiczone, wymierzone. Tutaj specjalnie tak pod kątem robię troszkę, bo inaczej mi tam pół centymetra brakuje. Ale nie dlatego, chyba że maszynka się, że maszynka jest źle ustawiona, tylko no właśnie to, że na tym zagięciu, tutaj na tym wyrobieniu, to potem tak się gdzieś tam rozjeżdżają te milimetry, a tak. O, ile tu mamy? 25. 30, no tu nie będzie, bo jest niedogięte. Zaraz dogniemy. No tyle to akurat
Już potem jak będę łapał na zbrojeniu, to będzie 25, 30. Jedziemy ramka za ramką. O poranku, póki upałów nie ma. Jak to teraz wymyślili, że to jest czerwcówka. Godzina 5. O, już 6.30 prawie. O 5.30 to ja tu byłem. Był już o 10.00. O 10.00 jak cię mogę, ale 11 czy 12 to już się nie da tu robić. Mimo że mam budowlany parasol, to słońce, powietrze jest takie gęste, że nie da się oddychać za bardzo. Więc trzeba robić to w godzinach właśnie porannych lub wieczorowych. I można. Akurat maszynkę miałem. Materiał w robocie, żeby to zrobić. O, ten dość długi. I leżała chyba z rok, zanim dopiero mogłem ją użyć. Ale już kolejna oszczędność, tak. Jak to zrobić? No, to akurat na Allegro, na YouTubie są też jakieś filmiki, jak robić sobie te maszynki. Można też sobie jakieś gwoździe nabić tu i też to wyginać. Te druty idą lekko ręką, można to prawie wyginać, no może oprócz tych małych dystansów. To można, ale tu, o, jak mi brakuje, to sobie dognę, jest. Można też, jak mówiłem, dwa druty wyginać, aczkolwiek oczywiście idzie to troszkę gorzej. O. I oczywiście można sobie dźwignię dłuższą zrobić, to byłoby łatwiej, o ile się sięgnie. Ale problematyczne jest też to, że no, te pręty wtedy tak tu rozlatają się, rozjeżdżają. I to jest bardziej takie tu wkurzające. O właśnie, tu spadnie, tu się krzywo ustawi. O. Też można po dwa. Także nie wymaga to, nie. Nie wiadomo jakiej maszynki kupionej, profesjonalnej za 500 czy ileś złotych. Dla mnie przynajmniej, bo nie jestem, bo nie robię tego na co dzień, tak? Jakbym miał mieć, nie wiem, zakład produkcyjny, ramek, pewnie by było inaczej. Ale mimo wszystko wolę sobie po jednym pręciku jechać. Te 100 ramek, tam dużo czasu mi nie zajęło. Myślę, że to jest na jeden dzień roboty z tymi ramkami, no z tą ilością. Jest. Tu nawet jest rozjechane. Tyle się dognie. Jak się zwiąże na zbrojeniu, to już będzie się trzymało. Dobrze, co tu wiele gięcia. Zaraz zrobimy sobie jakiś stoper, włączymy i zmierzymy, ile to można naprodukować w godzinę, roboczo godzina. Ile dzisiaj kosztuje roboczo godzina, nie mam pojęcia. Jeszcze ciągle mam te stawki, jak za dzieciaka to tam 5 zł było na godzinę, teraz nie wiem ile, 20, nie mam pojęcia. Coś kiedyś w wiadomościach słyszałem jeszcze, zanim ten syf na Ukrainie się stał, jak Ukraińcy przyjeżdżali do nas do roboty, to nie jak za 20 na godzinę nie chcieli pracować. Więc coś pewnie koło tego będzie. No dobrze. To do dzieła. No to startujemy ze stoperem. Zrobimy sobie normalnym tempem, ale pewnie to przyspieszę. Normalnym tempem pracy, nie będę tu się ścigał oczywiście, żeby udowodnić, że można więcej.
nie będziemy liczyć. A więc jeden do roboty. Minut. Zobaczymy, ile tego się udało naprodukować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, 16, 17, 18, 19, 20. O, jak ładnie. 20 w 10 minut razy 6, 120 ramek na godzinę. 120 ramek na godzinę. Tutaj mam 415 prętów, jak dobrze policzyłem. 415. 83 razy 5. 415 prętów. 120 na godzinę, czyli niecałe 4 godziny powinienem wszystko powyginać. Możemy jeszcze dla porównania zobaczyć, jak to będzie szło podwójnie, z podwójnymi prętami, jaka będzie przewaga, jaki zysk, czy będzie, czy nie będzie. No to startujemy.
wycofię się z tego. Mamy 10 minut. Zobaczymy, ile tego wyszło. Nie spodziewam się, że będzie tego dwa razy więcej. Ale nie powiem, że dość dłoń lewa boli od trzymania tych podwójnych drutów. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. No powiem słabo, nawet nie 50% więcej niż tam. 10 minut 20, 10 minut nawet nie ma 30. Także, a bardziej ręka boli, więc chyba nie warto robić podwójnie. Aż tak przy takiej ilości niewielkiej, niewiele się zaoszczędzi czasu na tym. No dobrze. Czyli co, działam sobie dalej. I pewnie wrócę, jak będzie kręcenie zbrojenia. Ach, no tak, ale zanim jeszcze. Zobaczmy, ile taka ramka kosztuje. Ramka 6 mm 25 na 30. Co my tu mamy? 20 złotych. 22 złote za niecały 1,20 m. 10 sztuk. To ile to jest? 2,20 za ramkę w smarcie. 2,20 za ramkę. Tu ktoś ma 2,95. Ulala. 21 złotych za 10 sztuk, czyli 2 złote 10 groszy za jedno strzemiono. Taniej chyba nie będzie. 20 sztuk. Ulala. Fola. Nie wiem, co to jest fola. A, bo to są żebrowane już. Pręty. Ja w projekcie miałem 8 żebrowaną. Co 30 cm, ale z projektantem uzgodniliśmy, że będą to 6 gładkie i co 25 cm. I mimo, że jest ich gęściej, to mimo wszystko na wadze, kupując na wagę, czy tam ilość tych prętów, wychodzi to taniej, bardziej ekonomicznie. Także z tego względu też to akurat ja sobie policzyłem i, że tak powiem, o tym wspomniałem projektantowi. 21 zł, 2,10 za sztukę, zobaczmy. 2,10, 2,10 razy, tu mam 415 sztuk, 870 zł. 870 zł. Tylko zda fundament, o ile mi to starczy, powinno starczyć. 800. Kupiłem prętów 150, bo jeszcze na ten wieniec. Dobra, zobaczymy, policzymy sobie po całości. Będzie to łatwiej, gdybym miał je wszystkie tak giąć. Aczkolwiek na wieniec będę miał 7 ramek z jednego pręta, a tu mam 6. Dobrze mówię? Źle mówię. 5 razy 1,26 m, a tam będę miał 7 albo 6, już teraz nie pamiętam, zobaczymy, ale chyba 7. Jeszcze raz, 2,10 razy
to inaczej musimy. 150 razy 5 razy 2,10. 1500 zł. Gdybym te wszystkie pręty miał pogiąć na ramki za o długości 1,20 m, zapłaciłbym za to 1575 zł kupując. A teraz zerkniemy na rachunek za wszystkie te pręty szóstki, które kupiłem. Oczywiście do góry nogami. Świetnie. Pręt szóstka gładki. Wartość brutto 1086. Zapłaciłem za te wszystkie pręty. Już brutto 1086. A z rachunku nam wychodzi 1570. No to 500 zł. 500 zł zaoszczędziłem, znaczy na robociźnie. 500 zł za 4 godziny. Policzyłem sobie, 4 godziny to jest za 80. Dwa razy tyle, 8 godzin, czyli dniówka. 500 zł za dniówkę, za 8 godzin pracy. Nie wiem, czy gdzieś się tyle w Polsce zarabia. 500 zł dziennie. Miesięcznie by to dawało niezłą kwotę. Razy 20. No, 10 tysięcy miesięcznie. Więc nie wiem, czy teraz zarabia się z 5 tysięcy miesięcznie. Na takiej budowlance, na takich robotach. No zakładamy, że tak, no to mimo wszystko 250 mamy w czystym za dzień pracy. Czemu nie? Tak więc jest oszczędność. Nie ukrywajmy. Nie wiem, czy nie zaszalałem z tym 5 tysięcy miesięcznie budowlance, ale nie mam pojęcia. Może niektórzy tak zarabiają. Nie wiem. Ale coś wątpię. To pewnie jeszcze trzeba potem odjąć. Podatki, ubezpieczenia. Tam wszystko się składa na tą pensję. No niestety, nie ma nic za darmo. Jak chcesz się coś zaoszczędzić, trzeba włożyć to własną pracę. To nie jest tragiczne. Wiadomo, że im większy dom, im więcej tego zbrojenia trzeba takiego robić, tym większa będzie oszczędność na kupnie materiału. Bo tam przy jakimś małym domku, gdzie miałbym połowę tego, no to już nie 500 zł zaoszczędzimy, tylko tam 200 zł powiedzmy, no ale też nie będziemy robić tego. Nie będziemy tego robić 4 powiedzmy tych godzin, tylko 2. Więc. No ale jak mamy wykonawcę, który szybko nie chce, żeby mu kupić, bo nie będzie tego wyginał, bo mu szkoda czasu, a umówiliście się na jakąś kwotę, płacicie mu za robotę, nie za godzinę, no to już na takich rzeczach, gdzie on chce tego robić, no to wy będziecie bulić, nie? Niestety.
według mnie niepotrzebne koszty. Jak jest jakaś firma, jednego człowieka postawić na to, żeby giął te pręty jeden dzień, chyba nie jest tak źle. Zresztą nie zawsze się uda od razu mieć tam coś kopalkowego czy geodetę. Może być dzień przestoju, czy nie najlepsza pogoda. Też można takie coś zrobić. Znowu się zagadałem, karamba. Będzie potem prostowanie drutów. Dobra, zrobimy sobie to potem. Dobrze, nie ma co tu się wiele nad tym rozmyślać. Nie ma co tu nad tym wiele rozmyślać. Wygnę te pręty wszystkie, no i tyle.